Przemsza Siewierz uległa w Myszkowie miejscowemu MKS-owi 3-0 w meczu 8 kolejki 4 ligi. Jeszcze w pierwszej połowie drużyna z Siewierza miała kilka ładnych akcji. Gra była wyrównana tylko do 40 minuty. Chwilę później mogło być już 2-0. Początek drugiej połowy był dość wyrównany, ale z minuty na minutę rosła przewaga Myszkowian. W 55 minucie ponownie świetnie zainterweniował Matyjaszczyk. 10 minut później Tukaj zdobył bramkę głową, ale arbiter dopatrzył się faulu naszego napastnika na obrońcy. W 75 minucie szybką akcję prawym skrzydłem przeprowadzili gospodarze i było 2-0. 5 minut później zawodnik niebiesko-białych głową skierował futbolówkę w sam róg bramki gości. Sędzia zakończył mecz i tym samym czwarta porażka LKS-u Przemszy Siewierz z rzędu, a piąta w sezonie stała się faktem. Trenerzy obu drużyn skomentowali odbyte spotkanie. Wygraliśmy 3-0, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo mamy kolejne 3 punkty i uważam, że zasłużone zwycięstwo. Mimo wszystko stworzyliśmy sobie więcej sytuacji w przekroju całego meczu, 3 wykorzystaliśmy. Przemsza się tam próbowała odgryzać, stworzyli jedną bardzo dobrą sytuację, nie strzelili. Jesteśmy szczęśliwi z kolejnych 3 punktów. Mamy młodą drużynę, udało się ściągnąć młodych chłopaków przed sezonem. Taką tutaj mamy filozofię pracy i budowy tej drużyny i cel jest jeden, spokojnie się utrzymać i budować coś fajnego na przyszłość. Tutaj może pozornie wynik 3-0 mógłby świadczyć, że to się łatwo grało, ale nie, tutaj jak ktoś oglądał cały mecz, to był mecz walki, gdzie nikt nie, do ostatniej minuty Przemsza walczyła o każdy centymetr boiska i to na pewno nie było łatwe spotkanie, zresztą jak każde. Wyrównana pierwsza połowa. Wydaje mi się, że mieliśmy 2 dogodne sytuacje do strzelenia bramki. W odpowiedzi Myszków strzela przepiękną bramkę z 40 metrów, która nam całkowicie podsięła skrzydła. Druga połowa chcieliśmy podejść troszeczkę wyżej. Natrafiliśmy na 2 kontry i skończyło się 3-0 i wyjeżdżamy z pustym kątem. Zawsze na porażkę składa się wiele czynników, na pewno osłabiony skład, ale powiedziałem zawodnikom przed meczem, że my mamy wyrównaną kadrę i że nie możemy patrzeć, że nie gra Wil, Michalski czy Skrzypek Świerczyński, prawda? Są następcy i mają ich zastąpić. No, niestety nie wyszło. Tego dnia trener Lis przekazał nam zaskakującą informację. Z dniem dzisiejszym moja rola jako trenera skończyła się w Siewierzu. Pożegnałem się z zawodnikami, oznajmiłem to prezesowi. Także to był mój ostatni mecz w Siewierzu. Chciałem wszystkim bardzo podziękować, kibicom, działaczom. Wspaniałe chwile, 3,5 roku awans. No niestety, pewne gdzieś tam się wyczerpało się po prostu to, co mieliśmy. Ta chemia między nami się wyczerpała, a żeby chłopcy mogli funkcjonować lepiej, bo potencjał mają, musi ktoś przyjść świeży i to z nich wyciągnąć. Takie jest życie, taka jest piłka. Co dalej? Kto będzie nowym trenerem? Na te pytanie odpowiemy w relacji z kolejnego meczu, który Przemsza rozegra w Siewierzu 3 października o godzinie 15:00.